Cześć, tutaj Justyna. Witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na przegląd moich lutowych prac. Tych prac troszeczkę się nazbierało w tym miesiącu, także bierzemy się do prezentacji. Pierwszy pokażę Wam Exploding Box ślubny. Była to moja inspiracja dla Gold Box. Taki ślubny Exploding Box z kolekcji bazowych od Craft O'Clock. Był tutaj wymieszany kolekcje Brown Mood i White Beige Mood, czyli ten brązowy i biało-beżowy nastrój. Te dwie kolekcje. I tutaj też listki z takiego bloczka do wycinania. Kwiatuszki są kupne, nie są tym razem moje. I tutaj co? Ta tekturka była z tekturkowo, to jest na 100% tekturkowo. Tam jest kilka różnych w środku tekturek, także tak wygląda z boku. Tutaj te dodatkowe elementy ozdobne, one są na dystansie 1 mm podniesione. Nie wiem, czy to od z boku widać bardziej. O, tu mi się odkleiło. Odkleiła mi się jedna półperełka i skleiła mi dwie ścianki. W środku znajduje się torcik. Torcik jest to tekturka 3D przez okienko Ania Szajda. I tak go sobie ozdobiłam. Ja zawsze te torciki w koło jeszcze oklejam papierem. Bardzo mi się to podoba, kiedy jest ten papier przyklejony. No i ozdobiony jest kwiatami. Na poszczególnych ściankach znajdują się takie różne grafiki. Tutaj akurat mamy dwa kieliszki i butelkę szampana. One są takie błyszczące. To są grafiki też od Craft O'Clock. Tutaj mam tekturkę. Ta tekturka... Nie wiem, skąd ona była. Może też z tekturkowo. Właśnie mam kilka obrączek, bo mam z tekturkowo, ze skrapińca i chyba z kreatywnej pracowni. I one są praktycznie wszystkie do siebie podobne i później zawsze mam problem, bo zapominam, które po prostu użyłam. Tu mam grafikę pary młodej. A tutaj mam ściankę pustą, ponieważ ten Exploding Box jest wolny, więc jeżeli ktoś go będzie chciał, to wtedy tutaj wkleję życzenie. Okay. I pierwsza praca już za nami. No to pokażę Wam od razu drugi Exploding Box. Ten Exploding Box robiłam na live w Gold Box. Jest to Exploding Box okiennica, robiony z kolekcji Sapphire Blue? Czy coś takiego? A, powiem Wam, bo Sapphire Days. Sapphire Days od Scrap and Me. I tutaj stempelek mam od I Love Digi. Taki stempeleczok. Exploding Box jest z każdej strony oklejony. Na dole jest moje logo. I po otwarciu wygląda tak. Na środku znajduje się taki stand boxik od tekturkowo. Taka przepiękna stojąca tekturka. Robi mega wrażenie, naprawdę. Tutaj mam na ściance kielich 2D, taki dwuwarstwowy od Kreatywna Pracownia. To jest Twoja tekturka od Kreatywnej Pracowni. Tutaj mam właśnie tą okiennicę, bo przypominam, że jest to Exploding Box okiennica. I tutaj finalnie będą wklejone życzenia, jeżeli ktoś tam będzie chciał ten Exploding Box, bo też jest wolny. Także nie ma tam nic wklejone. Tutaj mam kolejną tekturkę. Jest to taka warstwowa hostia od przez okienko Ania Szajda. Na tej ściance mam stempelek od I Love Digi, zamykana na magnesik. I tutaj mamy miejsce na pieniądze, taką kieszonkę. Tutaj stempelek pochodzi od Little Corner Design. Ja bardzo często pokazuję Wam te stempelki, czy to
prezentując albumy, czy nawet w ulubieńcach też ich też pokazywałam te stempelki, bo bardzo je lubię, bardzo często je używam. Także tak wygląda moja druga praca. Ok, daję na bok. Będzie taka sterta tutaj rosła. Robiłam też takiego przesłodkiego taga. I mimo, że dla mnie takie prace wielkanocne są naprawdę ciężkie i rzadko je robię, to tego taga mi się tak robiło przyjemnie i od razu wpadł mi do głowy pomysł, jak tylko, bo to są takie dodatki do wycinania z Craft O'Clock. Oni mają jedne dodatki właśnie Spring, wiosna, i tam znajdziecie różne takie kwiaty, takie jak tutaj te żonkilki, kwiaty, baśki i właśnie takie grafiki bajkowe, takie wiecie, dziecięce, jakieś słodkie króliczki, jakieś kurczaczki, czy takie kolorowe pisanki. I drugi zestaw, który Craft O'Clock wydał w tym roku, taki właśnie świąteczny, jest to taki zestaw z dodatkami religijnymi. To z tego jeszcze nie robiłam, ale mam w planach właśnie zrobić też inspirację na Craft O'Clock. Także w miesiącu marcu na pewno zobaczycie pracę z tamtego zestawu. A wracając do tego, robiło mi się cudownie tą inspirację. Naprawdę robiło mi się cudownie. Ona jest zrobiona na bazie HDFC. I ja tą HDF-kę dostałam od Eni, kombinuję z papierami. Eni ma cudowne HDF-ki, ma cudowne tekturki, różne szkatułki takie. Mam taki przybornik od niej. Zresztą możecie wszystko zobaczyć w paczuszce od Eni. Też jest taki film zatytułowany, tam właśnie paczucha od Eni. I tam są same skarby od niej, także gorąco Wam polecam. W każdym razie wykorzystałam tego taga, okleiłam go papierami bazowymi z kolekcji bazowych od Craft O'Clock. I tutaj mamy zielony nastrój, żółty nastrój i lawendowy nastrój. Są trzy różne bloczki. Te dodatki do wycinania, tu mam tak serwetkę papierową, to jest z wykrojnika od Lady Design. No te przesłodkie grafiki, tu mam zielone listki i żonkile papierowe. Żonkile mogliście widzieć w jednym z, chyba w przedostatnim moim filmie, ponieważ nagrywałam też tutorial i pokazywałam, jak ja je robię. One są zrobione z wykrojnika kwiat jabłoni od Rozy Owl. Ok, idę dalej, bo mogę długo gadać. Idę dalej. I tutaj mam moją lutową inspirację dla sklepu Craft Corner. Jest to karteczka na urodzinki dla chłopca z kolekcji Akuku od Zoju Design. Jak widzicie, ja wykorzystałam tutaj tą błękitną, taką matową bazę. No jest przepiękna. Jest to ten sam kolor bazy, którą użyłam w tym Exploding Boxie okiennicy. Tam też używałam właśnie taką błękitną, matową. A tutaj wykorzystałam ją do pracy dziecięcej. Jak widzicie, pudełeczko też ozdobiłam. Podniesione jest tutaj wszystko na dystansie. W środku znajduje się karteczka. Taka. Taka. Tutaj mam tekturki z fabryki Weny. Takie zawijaski maleńkie. Mam wycięte listki z wykrojnika od Rozy Owl. I tutaj te kuleczkowe też są od Rozy Owl. Natomiast te listeczki, one są albo z Fantasy Dice, albo z Agi Artu. Właśnie nie pamiętam. Je dostałam od mojej przyjaciółki. Także nie pamiętam, który ona z tych wykrojników miała. Zawsze mi się te firmy mylą właśnie. I potem się tak miesza, która to firma była. Kwiatuszki papierowe robiłam sama z wykrojnika od Rozy Owl, właśnie z tego mojego ulubionego kwiat jabłoni, także dużo kwiatów z niego robię. To wszystko, jak widzicie, jest podniesione na dystans, jest tutaj dość sporo warstw. To
karteczka. Karteczka jest dość bogata i dodatkowo zdobiłam ją właśnie chlapaniami. Tutaj listki chlapałam farbami akwarelowymi w płynie i kwiatuchy tak samo. I kolejna moja praca. Była to inspiracja dla Craft O'Clock. Craft O'Clock. Mogliście widzieć tą karteczkę i tagusia na moim kanale, bo nagrywałam tutorial z jej tworzenia. Ojejku, co to? Aż wstyd, nie umiem pudełka otworzyć. Dobra. Tutaj wykorzystałam kolekcje bazowe od Craft O'Clock, niebieski nastrój i biało-beżowy nastrój i dodatki właśnie na chrzest. Przepiękne, one strasznie mi się podobają, one są po prostu jeszcze takie, wiecie, błyszczące, piękne, piękne są te dodatki. Ja się w nich osobiście zakochałam, naprawdę, naprawdę się zakochałam. I tu mam te kwiatuszki z wykrojnika od Craft Passion. Ja gdzieś tam na live obiecałam, że nagram tutorial i ten tutorial już mam nagrany i czeka, ale wskoczę na kanał dopiero po prezentacji, po przeglądzie tych prac lutowych, także o, tak w połowie miesiąca, w połowie marca wpadnie tutorial na te kwiatuszki. Te robiłam z czteropłatkowego wykrojnika od Craft Passion, a te robiłam z pięciokwiatkowego. Z pięciopłatkowego. Tu z tyłu mam jeszcze serwetkę z DP Craft. I karteczka, tak jak przeważnie, jest naprawdę taka mega warstwowa, wysoka. I do niej jeszcze robiłam taki bilecik do prezentu. Można go po prostu doczepić. Z tyłu napisać imię, dla kogo jest ten prezencik. I będzie takim fajnym, naprawdę fajnym dodatkiem. I przechodzimy dalej. Moje kolejne dwie prace to były takie karteczki, spinerki walentynkowe. Je też oczywiście możecie zobaczyć na kanale, bo też nagrywałam tutorial z ich tworzenia. Także mamy karteczki z czerwonego nastroju z dodatkami zakochani in love z Craft O'Clock. Są dodatki, zarówno papiery, jak i dodatki są z Craft O'Clock. A jeszcze zapomniałam wspomnieć, że wszystkie bazy, na których ja pracuję, to są bazy od Goldbox. Także no, już teraz czasami się zdarza, że jeszcze gdzieś tam sama sobie dotknę jakąś bazę, jak coś bym chciała innego wymyślać, niestandardowe, ale przeważnie pracuję na tych gotowych bazach. Więc tu mam takie moje ty słoneczko, bardziej taką dziewczęcą, a tu mam z chłopczykiem. Z chłopczykiem. Z męskim krasnalem. Mam dwa spinerki. Kolejna karteczka. Jest to kartka stworzona na live w Craft Corner. Kartka z najnowszej kolekcji słodziakowej dziewczęcej od Craft O'Clock, czyli kolekcji Witaj Dziewczynko. To jest taka delikatna, taka prostsza karteczka warstwowa, ale widzicie, bez żadnych kwiatów, takich 3D. Do koperty się raczej nie zmieści, bo spójrzcie, że jest naprawdę, naprawdę jest taka dość warstwowa. Także no, ja bym jej nie cisła do koperty. U mnie stoi na płaczce, bo to jest moja karteczka dla Lenki, więc stoi na półeczce. Tutaj tekturkę użyłam od Kreatywnej Pracowni, czyli Twoja tekturka. To jest marka Twoja tekturka z Kreatywnej Pracowni. Zawsze mi się też myli ta nazwa. Tak wygląda karteczka. A ja też na live, bo tak jak mówiłam, to jest karteczka dla mojej Lenki. I ja też na live, jak prowadziłam właśnie stworzenie tej kartki, to wspominałam, że musi się znaleźć po prostu tutaj ta grafika na tej kartce.
Ja je w dzień wycinałam, te grafiki, i Lenka była tak zachwycona, i ona cały czas mówiła, że mamusiu, zobacz, tu jest Lenka z dzidziusiem. Więc to wiedziałam, że musi ta misia się znaleźć na tej kartce, bo najbardziej jej się spodobała, także musiała być. Od razu Wam pokażę ten albumik. Prezentację albumu też mam na kanale, także mogliście go już widzieć. Jest stworzony z tej samej kolekcji, którą przed chwileczką widzieliście, tą karteczkę, czyli z kolekcji Witaj dziewczynko. Albumik harmonijkowy, ma wymiary 16,5 na 16,5, grzbiecik ma chyba 3,5 cm, jak dobrze pamiętam. Tutaj mamy takie różne, mamy aniołka, mamy listek i koraliki różne, takie dyndadełka. Na okładce znajduje się też tekturka od Craft Uli i tutaj papierowa różyczka. Z tyłu jest moje logo, no i papier z kolekcji. Ja tak szybciutko tylko, nie będę się rozgadywała o tym albumiku. Jeżeli chcecie go dokładnie obejrzeć, to oczywiście zapraszam Was do poprzednich filmów, gdzie jest taka prezentacja, na której dużo gadam. Tutaj mamy metryczkę, za nią znajduje się taka kieszeń i w środku mamy maty. I to jest, tak jak mówiłam, albumik harmonikowy i mamy maty na 12 miesięcy, czyli znaczy mamy 12 stron na 12 miesięcy. Na upartego można oczywiście więcej zdjęć wkleić, znaczy wkleić czy wsunąć, bo ja tutaj, tak jak widzicie, maty nie mam powklejane, one są powsuwane pod różne elementy ozdobne, także można tutaj więcej też zdjęć. Miesiąc drugi, mata na zdjęcie, tutaj mamy z tej strony na miesiącu trzecim belly band, gdzieniegdzie znajdują się maty, gdzieniegdzie znajdują się jeszcze takie ozdobne karty, z tyłu można wkleić oczywiście kolejne zdjęcia. Miesiąc czwarty, miesiąc piąty, miesiąc szósty, miesiąc siódmy i przechodzimy na drugą stronę. Miesiąc ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty. I 12. No i tutaj mamy taką dodatkową jeszcze grafikę i tutaj też możemy wkleić albo życzenia, albo jakieś zdjęcie wspólne całej rodziny. Także dodatkowe miejsce. I przechodzimy. Zostały nam dwie ostatnie prace. I obie prace będą z kolekcji Witaj chłopczyku od Craft O'Clock. Jest to ta druga dziecięca kolekcja, tym razem dla chłopca. Tą karteczkę stworzyłam na live w Craft Corner. Jest to karteczka DL. Ta warstwowa rameczka pochodzi od magicznego kociołka. Kwiatuszki. No to tak jak te w karteczce na chrzest, są to kwiatuszki z wykrojników od Craft Passion, tego 4 i 5 opłatkowego. I tutaj mam jeszcze dodatkowe wycinanki właśnie z wykrojnika od tego, albo od Fantazy, albo od Agi Artu. Tu mam jeszcze koroneczkę, ta koronka mi tutaj fajnie do tych gałązeczek tutaj pasuje, bo to jest też taka koroneczka. Tutaj tak fajnie mi wpasowała się w to rozdarcie. I tutaj wszystko też jest podniesione dość na wysokim takim dystansie. Tak wygląda karteczka z przesłodkim misiaczkiem. Ta buteleczka tutaj naprawdę, no ja jestem totalnie zakochana w tych nowych kolekcjach od Craft O'Clock. Są przepiękne i skradły moje serducho, i zarówno i dziewczęca, i chłopięca, no są cudowne, naprawdę cudowne. No i ostatnią moją pracą, którą chciałabym Wam pokazać, znaczy ostatnią moją lutową pracą, jest metryczka
Oj, na styk się zmieściła. I to jest metryczka na HDF-ce od Scrap Accessoriów, tylko że to nie jest taka typowa HDF-ka. Znaczy, to jest HDF-ka, tylko że to był stojak albumowy. Stojak albumowy chmurka. I tutaj jeszcze dodatkowo były takie ramiona. I można było coś wsadzić tam. Kasia Grusza robiła z tym stojakiem album pod chmurką, czy chmurkę, album chmurka, jakoś tak taki warsztat robiła kiedyś. No ja ten warsztat miałam, ale no wstyd się przyznać, ale do tej pory go nie przerobiłam. I tak mi wpadła do głowy, wpadł mi do głowy ten pomysł, że mogę wykorzystać tą bazę jako właśnie metryczkę, jako bazę na metryczkę. No i stworzyłam taką inspirację dla Craft O'Clock. Tutaj, przepraszam, muszę się chyba, momencik, zaraz wrócę, tylko się napiję. Okej, wróciłam. I co? No i stworzyłam taką metryczkę. Jak widzicie, ta metryczka nie jest uzupełniona. Tak na 90% zostanie u nas w domu, na 99% zostanie u nas w domu, będzie dla naszego bobaska. Chyba, że będzie jakaś niespodzianka, no ale ma być chłopczyk, także metryczka zostanie u nas. Tutaj wykorzystam tekturki od Tekturkowo, takie właśnie dane do metryczki, idealnie mi tutaj podpasowały, bo mają też te chmureczki, także no super to wygląda. Tutaj używam maski od Agaterii gdzieniegdzie i tutaj tak samo. Ta mniejsza chmurka, ona jest przyklejona na dystansie. Jak podniosę, a tak nie widać też. Ciężko mi tutaj pokazać, bo widzę, że niezbyt dobrze widać. Jeszcze tutaj ta lampka mi tak dziwnie świeci. Kwiatuszki z Famiranu robiłam sama, z wykrojników od Craft Passion. Tutaj mam dodatkowo jeszcze listki od Craft O'Clock z kolekcji Duże Liście i dużo takich kryształków poprzyklejanych, żółtych, zielonych i niebieskich, które mi tutaj idealnie wpasowały się w kolekcję, w kolorystykę metryczki. No i tutaj mamy jeszcze kropelki deszczu, które zwisają z tej chmurki. Ja zdecydowałam się przywiesić je na sznureczek woskowany biały i do tego jeszcze nawlekałam biało-niebieskie koraliki. Więc to tak dodatkowa jeszcze ozdoba dla całej metryczki. No i co? I skończyłam. Metryczka w ogóle jest bardzo duża, bo ona ma, tutaj ma 40 cm szerokości, więc naprawdę jest spora. I też miałam problem, żeby ją obfotografować, ale jakoś to poszło. Także troszkę pracy z nim było, ale no jestem bardzo zadowolona z efektu. Jeszcze Wam tak przybliżę. Okej. Okay. No i co? I to by było na tyle. Już koniec moich lutowych prac. Jak zawsze jestem bardzo ciekawa, która z tych prac wpadła Wam najbardziej w oko. Także czekam na Wasze komentarze. I dziękuję, jak zawsze dziękuję Wam naprawdę, że oglądacie moje filmy, że jesteście tutaj na tym moim kanale razem ze mną, że mnie wspieracie, bo bardzo często czytam miłe słowa, nie tylko tutaj na kanale, ale także na Facebooku czy na Instagramie. I to jest naprawdę bardzo, bardzo miłe i takie budujące. Także bardzo Wam dziękuję. I pozdrawiam Was. Życzę Wam dużo, dużo zdrówka, dużo spokoju, siły, cierpliwości. Teraz ten taki ciężki czas jest, ale nie będę tutaj o tym gadała, bo to nie jest miejsce. Także trzymajcie się, ściskam Was cieplutko i serduszko na koniec. Pa, pa.